Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony, z bestman.pl. Dalszy ciąg wyprzedaży, kolejne trzy palmy do pokazania. Myślę, że Wam się spodobają, może ktoś będzie potrzebował, może ktoś jest chętny. Ceny są bardzo niskie, to jest praktycznie 50% normalnej ceny, więc po prostu brać, sadzić, cieszyć oko. Dzisiaj znowu w ofercie są trachekarpusy Fortunei, bo te mi po prostu zostały. Jest jeszcze kilkanaście dużych trachekarpusów, więc można sobie kupić. Słuchajcie, już Wam pokazuję, żeby nie przedłużać, bo przecież nie o to chodzi. Numer 95. Przepiękny, prosty, gęsty, cudny trachekarpus Fortunei o wysokości pnia 210, około 210-220 cm, więc bardzo fajny, duży trachekarpus z bardzo gęstymi, zielonymi liśćmi. Nie wiem, czy tutaj widać tą zieleń. O, tu widać. Taka roślina w tej chwili tylko 1200 zł. Naprawdę śmieszna cena, prawda? No ale co zrobić. Następny, ten wypuszcza nowe liście, ma ich już kilka. Tutaj wychodzą nowe. Ten ma pień 160 cm i jeżeli by ktoś chciał trachekarpusa 160 cm, 900 zł, numer 70. I oczywiście dzwonić 784-446-811, to jest do mnie numer telefonu. Następna palma, numer 75, też ma sporo liści. Kurde, nie widać dobrze. Jak jest słońce, nie widać. Jak nie ma słońca, nie widać. Pień również około 210 cm. 210-220. Tak wygląda ta palma. Może z tej strony lepiej. Też nie widać dokładnie koloru. Ta palma, jeżeli ktoś chce, 1100 zł. Pień 210 cm. Sami widzicie, że ceny są naprawdę dobre. Trzy palmy, jedna kosztuje 900, jedna 1100, jedna 1200. Jeżeli ktoś chce dzwonić, 784-446-811. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do zakupów. Palmy są świetnie ukorzenione, naprawdę wszystkie. Tutaj nie widać, tutaj jest wszędzie pełno korzeni, tam nie było widać, ale naprawdę są wszystkie super ukorzenione, te tutaj. Tu się nic nie buja, tu jest wszystko, że tak powiem, dobrze wsadzone, tutaj nic się nie ruszy. Bardzo dobrze ukorzenione rośliny, w bardzo dobrych cenach. Jeszcze raz, 95, 1200, 75, 1100, 70, 900 zł. Jeżeli ktoś potrzebuje, brać i się nie zastanawiać. Życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.